Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym filmiku. Ostatnio było o żelach myjących i obiecałam Wam zrobić film na temat top 5 pianek myjących, oczywiście do twarzy. Czas nadrobić zaległości i zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Zacznę może od takiego małego wstępu. Otóż, dlaczego pianki? Słuchajcie, moim zdaniem pianki to jest świetna alternatywa, jeśli chodzi o żele do mycia twarzy. Alternatywa dla żeli do mycia twarzy. Ale pianki to jest również świetne rozwiązanie, jeśli chodzi o oczyszczanie skóry w porannej pielęgnacji. No bo jak to jest? W wieczornej pielęgnacji stosujemy dwuetapowy demakijaż, dwuetapowe oczyszczanie naszej skóry. No i wiadomo, musimy po całym dniu zmyć makijaż, filtry, różnego rodzaju zabrudzenia, zanieczyszczenia, to co zebrało się na naszej skórze przez cały dzień. Najpierw zaczynamy od tego pierwszego kroku, czyli płynu micelarnego, mleczka, śmietanki, olejków, a później przechodzimy do stosowania produktu myjącego z wodą. I nasza skóra generalnie już jest oczyszczona, przygotowana na pielęgnację, można by było powiedzieć, że jest czysta, ale uwaga, uwaga, nie do końca jest czysta, jeśli chodzi o poranną pielęgnację, no bo przecież wstajemy, idziemy się przygotować, odświeżyć, przygotować naszą skórę na kolejną porcję produktów pielęgnacyjnych, a po całej nocy jak to wygląda? Po pierwsze, na skórze pozostają pozostałości, resztki produktów kosmetycznych, czyli to, czego nasza skóra sobie nie pobrała, co się nie wchłonęło, to co tam na tej skórze zalega. Ale też zostają różnego rodzaju zanieczyszczenia, które zbierają się na naszej poduszce, kurz, roztocza i nie tylko. Więc dobrze by było skórę przygotować jednak na przyjęcie tej pielęgnacji porannej i też ją delikatnie oczyścić. No i właśnie tutaj wkraczają pianki. Słuchajcie, pianki zazwyczaj mają delikatnie myjące, oczyszczające detergenty, fajną, lekką formułę, która jest idealna właśnie do takiej porannej pielęgnacji. Możecie je wykorzystywać wskakując pod prysznic, delikatnie odświeżać Waszą skórę. Większość pianek też jest tak przygotowana, że nadają się one do praktycznie każdego typu naszej skóry i powiem Wam, że to jest bardzo, bardzo fajne rozwiązanie, po które ja sięgam już od kilku dobrych lat. No ale oczywiście nie musicie piankę kupować po to tylko i wyłącznie, żeby stosować ją w porannej pielęgnacji. Możecie z takiej pianki również korzystać w wieczornej pielęgnacji. To już zależy od Was. Ja Wam polecam właśnie zastosowanie pianek, korzystanie z nich w takiej porannej pielęgnacji, kiedy nie potrzebujemy zbyt agresywnego, ciężkiego oczyszczania naszej skóry, intensywnego. Wystarczy ją lekko odświeżyć, sprawić, że to, co zebrało się na skórze w nocy, zniknie i mamy skórę pięknie przygotowaną na przyjęcie porannej pielęgnacji. No i dobrze. Dzisiaj przedstawię Wam takie moje topowe 5, jeśli chodzi o pianki i nie będę dokładnie omawiać każdej pianki po kolei, oczywiście przedstawię Wam składy i powiem co i jak, ale wybrałam takie pianki, które moim zdaniem będą odpowiednie dla praktycznie każdego typu skóry, ponieważ ich kompozycje składów, to co zawierają w swoich formułach, jest tak przygotowane, że sprawdzą się te pianki praktycznie przy każdym typie skóry. Ale też, co jest bardzo ważne, są to pianki dla każdego, jeśli chodzi o wiek, czyli możemy je stosować w wieku pomiędzy 20 a 40 rokiem życia, pomiędzy 40 a 60 rokiem życia, ale ponieważ te pianki mają również łagodne substancje myjące, mogą sięgać po nie nastolatki, młodzież, nasze dzieci, no może niekoniecznie dzieci w takim wieku, wiecie, od 0 do 10, ale powiedzmy już tam w tym wieku nastoletnim, kiedy zaczynamy samodzielnie dbać o skórę naszej twarzy, kiedy szukamy jakichś delikatnie myjących, oczyszczających środków pielęgnacyjnych, takie pianki będą dobrym rozwiązaniem. I przygotowałam dla Was pianki z różnych półek cenowych, będzie też jedna taka, powiedziałabym, bardziej luksusowa, ale luksusowa nie znaczy gorsza, że ma jakiś zły skład, nie, nie, nie. To jest pianka o bardzo dobrym składzie, także myślę, że każdy z Was znajdzie dla siebie coś ciekawego, i zaczynamy od pianki numer 1.
No dobrze, kochani. Pianka numer 1 to będzie marka Melo i jest to pianka, która jest dostępna w cenie około 50 zł. Dostaniecie ją w sprzedaży internetowej i jest to pianka o bardzo ciekawym składzie, fajnej formule, delikatnym zapachu. Nie podrażnia, nie powoduje zaczerwienienia i myślę, że ta pianka może być skierowana do każdego typu skóry, zarówno do skóry suchej, jak i skóry mieszanej, tłustej czy naczyniowej. I co mamy w składzie tej pianki? Zaczynamy oczywiście od bazowej wody, a następnie mamy wodę z gorzkiej pomarańczy. Mamy dwa emulgatory, które będą tworzyły konsystencję, ale też piankę. Mamy substancję myjącą, mamy glicerynę, kolejną substancję myjącą, emolient, kolejną substancję myjącą, regulator pH, zapach, dwa zapachy i konserwant. I tyle. Słuchajcie, tyle. Bardzo dobry skład. Bardzo fajna pianka, można by było powiedzieć również na bazie tej wody z kwiatów gorzkiej pomarańczy. Gorąco Wam polecam, tutaj mamy ten przedział do około 50 zł, wydajna, w ogóle pianki to też jest taki produkt, który zazwyczaj jest bardzo wydajny, a wystarczy jedna pompka i można dokładnie umyć naszą twarz, szyję, a nawet dekolt. No dobra, lecimy z kolejną pianką, numer 2. Ta pianka jest już nieco droższa, bo kupicie ją w cenie około 62 zł, ale jest ona dostępna w dwóch pojemnościach, więc możecie sobie przetestować piankę, która jest, powiedziałabym, taką, o takiej małej pojemności. Jeśli u Was się sprawdzi, to możecie wtedy zainwestować w piankę o dużej pojemności. No i mam tutaj na myśli markę Caudalie. Ja tę piankę pokazywałam Wam już wielokrotnie w moich filmach i jest to jeden z tych produktów marki, który uważam, że jest naprawdę bardzo dobry, hitowy, o świetnym składzie i też sprawdzi się do każdego typu skóry, zarówno do skóry mieszanej, tłustej, wrażliwej, suchej, naczyniowej. Ma bardzo dobry skład, już Wam pokazuję jaki. I zaczynamy oczywiście od wody. Następnie mamy glicerynę, substancję myjącą, emolient, substancję myjącą, wyciąg z szałwii, wyciąg z rumianku, wyciąg z winogron, substancję myjącą, emolient, zapachy, surfaktant, substancję myjącą, substancję pianotwórczą, emolient, modyfikator rheologii, kwas cytrynowy, konserwant i trzy zapachy. Widzicie, że skład też nie jest skomplikowany. Mamy tutaj substancje nawilżające, myjące, łagodnie myjące. Mamy oczywiście substancje tworzące formułę, ale mamy też substancje łagodzące. No i oczywiście wyciąg z winogron, z czego słynie marka Caudalie. Naprawdę świetny produkt, tworzy taką bardzo przyjemną piankę i też bardzo fajnie pachnie. Tak powiedziałabym, lekko ziołowo, więc jeśli lubicie takie zapachy, to może warto spróbować. A teraz lecimy z trzecią pianką. Akurat niedawno skończyłam drugie opakowanie i mam już trzecie w zapasie. Jak widzicie, jest to marka Eisenberg, linia Start. I to jest właśnie ta pianka luksusowa, o której wspominałam Wam na początku tego dzisiejszego filmu. Mimo tego, że luksusowa, powiedziałabym o świetnym składzie, ale oczywiście najdroższa z nich wszystkich, bo kosztuje około 140 zł i dostaniecie ją w sprzedaży internetowej w Sephorze, myślę, że stacjonarnie, jeśli otworzą sklepy, też powinna się pojawić. I to jest taki produkt, który nie dość, że jest luksusowy sam w sobie, ale myślę, że bardzo wyróżnia go na tle innych pianek. Również konsystencja, która powiedziałabym, że też jest luksusowa i zupełnie inny zapach. Takiego zapachu nie znajdziecie w żadnych kosmetykach. Uwierzcie mi, ten zapach jest nieprawdopodobny. Dlaczego ta pianka jest luksusowa, jeśli chodzi o konsystencję? Bo tutaj, słuchajcie, mamy coś takiego, że to jest połączenie pianki i takiego bardzo przyjemnego w dotyku musu. Mocna, zbita pianka, która troszeczkę momentami, mogłabym powiedzieć, przypomina taką piankę do golenia, troszeczkę, bo oczywiście to nie jest aż tak gęsty produkt, jest niesamowicie wydajna. No i ten zapach, który jest, ja bym powiedziała, nie ma nic wspólnego z kwiatowym, z ziołowym, ale bardziej z takim kobiecym, seksownym zapachem. Umila nam cały proces oczyszczenia. No i co takiego znajdziemy w tej piance, jeśli chodzi o skład? I uwaga, mamy tutaj wodę, glicerynę, substancję myjącą, humektant, wyciąg z nasion moringa, wyciąg z chlorelli,
wyciąg z portulaki, substancję myjącą, roślinny konserwant, kolejną substancję myjącą, kwas cytrynowy. Mamy rozpuszczalniki dla substancji tych olejowych, tych, które tutaj jest substancji aktywnych. Mamy też substancję promieniochronną, kolejną substancję myjącą, maltodekstrynę, konserwant i związki zapachowe. To jest bardzo fajnie przygotowana formuła tego produktu, przez co widać też, jak ona, no jaką ona ma po prostu tą konsystencję. I w związku z tym, że ma tutaj też bardzo ciekawe substancje aktywne, jak na przykład chlorelle, wyciąg z chlorelli, bardzo dobrze sprawdzi się w przypadku skór mieszanych i tłustych. Ale oczywiście mamy tutaj też substancje nawilżające, więc będzie to też dobry produkt dla skór suchych i normalnych. Naprawdę ja jestem pod wrażeniem, jeśli chodzi o oczyszczanie z linią Smart Clean od marki Eisenberg i gorąco polecam Wam ten produkt, jeśli macie nieco więcej gotówki albo lubicie inwestować w takie kosmetyki bardziej luksusowe z tej górnej półki. No dobrze, moi drodzy, mamy już za sobą trzy pianki, pozostały nam jeszcze dwie i tutaj znowu wkracza nasza polska marka Pure by Closhi. Pianka, która jest tak naprawdę od, myślę, że jakiegoś czasu dopiero dostępna w sprzedaży, jeśli chodzi o markę Closhi i linię Pure by Closhi. Jest to pianka, która jest dostępna w cenie około 40 zł, więc znowu schodzimy nieco niżej. Myślę, że to jest właśnie też taki produkt dla każdego. Ta pianka również ma bardzo ciekawy skład, ale to też będzie taki produkt, który fajnie sprawdzi się w przypadku młodych cer trądzikowych, w przypadku osób z trądzikiem dorosłym, ale nie tylko, bo ze względu na to, co zaraz zobaczycie w składzie, jest to pianka, która sprawdzi się w przypadku tak naprawdę każdej cery, ale właśnie ja bym powiedziała z takim wyszczególnieniem tych skór, o których Wam wspomniałam. Co mamy w składzie tej pianki? I tutaj znajdziemy znowu wodę i glicerynę, mamy emulgator, który tworzy formułę pianki, mamy wodę z lipy, mamy substancję myjącą, kolejną substancję myjącą i jeszcze jedną. Następnie mamy wyciąg z czarnej porzeczki i wyciąg z czarnego bzu. Mamy również wyciąg z tarczycy bajkalskiej, alantoinę, argininę, proteiny ryżu, no i zaczynają się substancje, substancje tworzące formułę, czyli chelator, konserwant, zapach, humektant, kwas cytrynowy, konserwant. Oczywiście to są konserwanty w odpowiednich stężeniach, bardzo delikatne dla naszej skóry, więc nie trzeba się nimi tutaj przejmować, ale słuchajcie, jak widzicie, mamy tutaj również fajne substancje aktywne, mamy m.in. tą wodę z lipy, ale mamy też substancje łagodzące. I dlatego też wspomniałam, że jest to fajny produkt, który sprawdzi się w przypadku skór nieco podrażnionych, ale też takich, na których gdzieś występuje ten stan zapalny, czyli m.in. pojawiają się jakieś wypryski ropne. Naprawdę fajna, myjąca pianka, delikatnie oczyszczająca, o dobrym składzie. I ostatni produkt, czyli top 5, i mamy tutaj piankę, uwaga, uwaga, od marki Nature Queen. To jest marka, która też na naszym rynku jest tak w sumie od niedawna i wydaje mi się, że ta pianka też nie była jednym z pierwszych produktów, które stworzyła marka. Ona pojawiła się stosunkowo jakiś czas temu, ale ta pianka również posiada świetny skład i ma bardzo dobrą cenę, bo pianka kosztuje około 30 zł. O ile się nie mylę, więc w sumie jest to najtańsza z tych wszystkich pianek, o których Wam dzisiaj opowiedziałam. A co takiego ma w składzie? I tutaj zaczynamy znowu od wody, mamy substancję myjącą, glicerynę, substancję myjącą, naturalny konserwant, ale też taką substancję, która działa bakteriobójczo i dodatkowo nawilżająco. Więc jest to substancja, która ma kilka funkcji, jeśli chodzi o skład. Następnie mamy wyciąg z ogórka, wyciąg z chabra, wyciąg z pszenicy, pantenol, wyciąg z jaśminu, ekstrakt z mydlnicy lekarskiej, mamy ekstrakt z wąkroty azjatyckiej, a następnie kwas mlekowy, alantoinę i wzmacniacz konserwantów. Widzicie, ten skład jest naprawdę bardzo fajny, dużo substancji aktywnych. Jak widzicie, jest tutaj też moja ulubiona wąkrota azjatycka, która sprawdza się idealnie przy skórach mieszanych, ale też działa nieco, powiedziałabym, przeciwzmarszczkowo. Ale mamy te substancje łagodzące, więc jest to kolejny produkt, który tak naprawdę będzie dobry do oczyszczania każdego typu skór. Jak widzicie, przedstawiłam Wam 5 pianek z bardzo ciekawymi składami, posiadające
też interesujące substancje aktywne, ale przede wszystkim to, co jest najważniejsze, mamy tutaj łagodnie oczyszczające substancje myjące. Ok, mamy też takie substancje, które tworzą nam piankę, no bo przecież musimy jakoś przygotować ten produkt do użycia, więc ta formuła musi mieć konsystencję pianki i takie substancje się znajdują, ale słuchajcie, nie ma tutaj w tych produktach żadnych substancji kontrowersyjnych, takich, których możecie się obawiać. Nie ma tutaj jakichś silnych konserwantów, nie ma też silnych detergentów, nie ma SLS-ów, nie ma alkoholu, nie ma promotorów przenikania. To są preparaty, które będą w delikatny sposób oczyszczały Waszą skórę, a jeszcze dodatkowo dawały jej jakieś tam substancje aktywne, pobudzały tą naszą skórę do działania. Jak widzicie, ceny są, powiedzmy, takie. Niestety nie znalazłam do tej pory żadnej pianki o dobrym składzie, która by była w cenie tak do 20 zł. A ten pułap pianek zaczyna się właśnie tak mniej więcej od 30 zł w górę. Myślę, że to też jest związane z tym, że producenci muszą troszkę inne substancje dodać do składu takiego produktu. On jest też nieco bardziej wydajny właśnie ze względu na tworzenie tej pianki i mniejsze zużycie produktu, ale są to też w sumie na naszym rynku takie, powiedziałabym, nowe produkty oczyszczające, bo pianki istnieją może od kilku lat na naszym rynku, a jeszcze nie są aż tak popularne, jeśli chodzi o ich zastosowanie. Generalnie jesteśmy przyzwyczajone do tego, że sięgamy po właśnie jakieś żele myjące, lotiony, jakieś olejki, masełka, a te pianki gdzieś tam mamy z tyłu głowy. A ja uważam, że pianki to jest właśnie świetne rozwiązanie, jeśli chodzi o takie delikatne, dobre oczyszczenie dla naszej skóry. Delikatne, co nie oznacza, że niedokładne, bo to nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, że dzięki tym delikatnym substancjom myjącym nie naruszamy tej bariery hydrolipidowej naszej skóry, ale oczywiście sprawiamy, że skóra jest czysta i to jest najważniejsze. Skóra jest przygotowana do dalszych etapów pielęgnacji i do przyjęcia kolejnych substancji aktywnych. Także jeśli o mnie chodzi, ja Wam polecam pianki w takim właśnie codziennym stosowaniu, w użyciu, w pielęgnacji. Według mnie jest to dobre rozwiązanie. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy i Wy sięgacie po pianki, albo macie jakieś swoje ulubione, albo już znacie te pianki, o których Wam dzisiaj powiedziałam. Dzielcie się tutaj pod filmem informacjami. Ja przypominam, że w opisie do dzisiejszego filmu, jak zawsze, znajdziecie linki do tych produktów, o których wspominałam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, pa!